Hej, siemano, tutaj Ferdi, witam was bardzo serdecznie w czwartej odsłonie legendarnej serii skradankowych gier akcji o przygodach tytułowego złodzieja, czyli zapraszam was bardzo serdecznie na nową serię na kanale. Zagrajmy w Thief Out of Shadows. Jest to gra stworzona przez studio Eidos Montreal. A tak mocno streszczając wam fabułę przed rozpoczęciem rozgrywki, powiem tylko kilka zdań, a mianowicie naszym głównym bohaterem, którym przyjdzie nam kierować, jest Garrett, przebiegły złodziej, który to po latach nieobecności wraca do metropolii zwanej City, w której to panuje tym razem nowy porządek. Miastem mianowicie rządzi Baron, jest to tyran i okrutnik, którego w sumie tylko interesują własne interesy, kompletnie ma wyjebane na całą społeczność, która zamieszkuje miasto, tak? I okoliczna właśnie ludność jest nękana nie tylko przez niego, tylko także przez strażników, którzy dla niego pracują, a także przez zarazę panującą w mieście. I ta sytuacja bardzo interesuje naszego bohatera z jednego prostego powodu, ponieważ narastający tam chaos sprzyja jego pracy, sprzyja po prostu wzbogaceniu się kosztem innych. Jednak później w rozgrywce orientujemy się, że legendarny złodziej zostaje także wplątany w grubszą intrygę i ponownie będziemy musieli opowiedzieć się po jednej ze stron konfliktu. To chyba wszystko. Rozpocznijmy rozgrywkę. Nowa gra. Tak, chcę rozpocząć nową. Ja już wcześniej uruchomiłem, żeby dobrać odpowiednie ustawienia. Szelma. Prosta wyprawa. Nie, złodziej. Normalna rozgrywka. Mistrz. To jest trudna rozgrywka dla bardzo doświadczonych. Nie, we własnej możemy spersonalizować rozgrywkę dla tych złodziei, którzy lubią sami o wszystkim decydować. Ale ja wybieram poziom oczywiście normalny. Tak. Niestety jest on wybierany tylko raz właśnie przy rozpoczęciu rozgrywki. Nie ma możliwości zmienienia go później, na przykład gdy gra okazałaby się zbyt trudna, ale w moim wypadku chyba tak nie będzie, więc zapraszam was bardzo serdecznie. Zaczynamy. There's one thing this city's taught me. You can put a price on anything. Secrets, reputations, a life. And trust? If you have to ask, you can't afford it. But then I suppose none of that matters when you're me. After all, when did I ever pay for anything? Chyba jeszcze nigdy za nic. Okej, jesteśmy w prologu. Prolog skok. Tutaj jak widzicie, koleś upity leciutko leży sobie, nie wiedząc kompletnie nic, na swoim wyrku, a my możemy... A cyk! A cyk. Co, nie możemy? Co nie? Na C mamy tryb takiego swobodnego poruszania się i tryb skradania. Żeby go czasem nie obudzić. Ciekawe, czy on coś widzi przez te swoje przymrużone, spite oczka. Podejrzewam, że raczej nic. Co to jest? Zegarek. A bierz. Cyk. A cyk. Pyk. Spodek. Złoty spodek. Do czego ten spodek służy? Nie wiem. A, spodek od filiżanki. Luz. Zobaczymy tutaj. W sumie jesteśmy troszkę oddaleni od niego, możemy już na stojaka. Pióro. Pióro też kradniesz. Uuu, otwórzmy tą szafę, co to jest? Piersiówka. I szufladę też otwórzmy. Nożyce. O, cudownie. Okej. Ale tego nazbierał. Co my będziemy mogli za to kupić? Jakiś ekwipunek dodatkowy. Świecznik też. Ty niedobry. By wspinać się na niskie przeszkody. Okej, to zaraz. Najpierw jeszcze ogarniemy tutaj tą szafę. Srebrne coś tam. I tą półkę. Portmonetkę. I co? Tak, podrap się jeszcze. Dokładnie. Może zamkniemy ci to teraz, żebyś czasem nie zauważył nic. Tutaj nikogo nie było. To też zamknij. O, właśnie. Dobra, i wychodzimy na zewnątrz, ziomeczki. Co nas tam czeka? A te drzwi mogę otworzyć w jakiś sposób? Nie, nie mogę. No dobra, na zewnątrz, spacja. Okej, jeśli widzicie, w dole jest, są ludzie, nie wiem, jest jakieś targowisko. Pewnie tak, stragany są, ale my idziemy dalej. Cyk, 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 przytrzymaj E. By otworzyć okno, po cichu. Naciskaj E, naciskam. O, szybciej lewą ręką to nie za bardzo wychodzi.
Dobra, jestem na strychu jakiegoś kolejnego domu. Zaraz się przekonamy, co nas tutaj czeka. Tutaj nie mogę, ale mogę z pewnością tutaj. Ptaki reagują na nagły ruch, alarmując wszystkich wokół. Dobra, to idziemy wolno. Mam nadzieję, że nie będę musiał spierniczać. Someone's a bird lover. No pewnie, że ktoś lubi ptaszki. Okej, zaraz. O, sprawdzimy. Widziałem to na jakimś trailerze. On teraz będzie to tak cudownie wycinał. Uwaga. Poruszaj myszką lub użyj klawiszy ruchu, by znaleźć ukryte przełączniki za ramionami. Wciśnij E, by je przełączyć. Aha, okej. To jednak nie to. Tu był przełącznik. Pyk. I co się wydarzyło? Ja. Okej, ustaw zapadkę. Poruszaj myszką, by znaleźć czuły punkt. Pyk, pyk, poruszam. Mam. I dawaj. Jest. Udało się. Otworzyliśmy pierwszy safe. Cyk, co tam będzie? O, naszyjnik. Pewnie kupę forsy kosztuje. Jep, mamy. Dobra, ucieczka. Spadamy, bo chyba musimy. Nowy unikat, lśniące upierzenie. F1, otwórz dziennik. No to okej, unikaty. Śniące upierzenie. Zapomniana pamiątka z czasów, gdy Lady Histriona balowała za młodu jeszcze sprzed wypadku, który spowodował, że obsesyjnie zaczęła opiekować się rannymi ptakami. Okej, a co tutaj jeszcze mamy? Zadania, postęp gracza i wyświetl mapę. Mapę niestety mamy zbyt małą w tym momencie. Siup. Wydostańmy się. Ew. Ew. A to co? Strzała ze sznurem. O właśnie, mam... Użyć ją pewnie w tym momencie. By wybrać strzałę ze sznurem. No okej. Przytrzymaj, aby naciągnąć cięciwę. Puść, by strzelić strzałą. Pytanie... Tutaj, tak? Jupi! Cudnie. A teraz jakby skoczyć i chwycić za sznur. Skoczyłem. Jep. I do góry. I do góry. I do góry. Mogę go obić? No. To... Ona jest z nami. Basso did tell you we were working together on this, right? Well, I showed up, so what do you think? I think you haven't changed a bit. Come on, it'll be just like old times. Okej, cooperation razem takie? Spoko. Hop! Przeskoczyłem. Już lecę za tobą. Już za tobą biegnę. I ona na nas musi czekać, no bez kitu, co jestem taki wolny? Nie ma opcji. Jazda, jazda, jazda. I już mi się podoba ta gra. Świetna produkcja. Wiem, że to mówię zbyt wcześnie, ale tak to przeczuwam. Okej. Klejnot światła. Klejnot światła wyświetlony w lewym dolnym rogu ekranu wskazuje, czy znajdujesz się obecnie w cieniu. W cieniu trudniej jest cię wykryć. Okej. Teraz znajduję się w cieniu. O tak. Uzyskaj szczegółowe rozłamanie. Wciśnij F w pobliżu rogu budynku, by podglądać, co jest za nim. W trakcie podglądania trudniej jest cię dostrzec. Aha, w takim sensie. Okej. Dobra. Obczaiłem. Idziemy. Jestem w świetle. A co to masz? Aha. Gdzie oni są? Patrzcie. No właśnie, nie wiem, czy to dokładnie miałem w ten sposób zrobić, ale chyba tak. Tutaj jest kielich. Zbiorę go.
Yep, udało się. To jest coś kolejnego na ziemi. Portmonetka. I teraz spokojnie będziemy mogli drabiną wyjść na górę, tylko przy okazji nie potrąćmy tego wiadra. Pytanie, czy się w ogóle da go potrącić? Spróbujmy. Da się, spadamy. Wciśnij space, by wspinać się po drabinach. Jep, też jestem na górę. Na górze. Pewnie. I też go zrobię. Dobra, mamy być po cichu, tu nie chodzi o to, żeby nas ścigali. Aha, tutaj nie mogę. Spoko, zwykle inną drogą. Okej. Okay. Interakcja. Nie, uderzyć pałką. BOOM! O tak. What is that? Oni tam są gdzieś na dole? Gdzie jesteś? I don't know. Okej, jesteśmy w mieszkaniu. Na pewno coś tu musi być. Nie, smuta się, nic nie ma. Ale nożyce zawsze. Oto zamknijmy. Jestem dobrym złodziejem, zamykam po sobie szafki. Przytrzymaj E, by zaglądać przez dziurki od klucza. Okej. Nikogo tam nie ma. To wchodzimy. Jak to wyłączyć? Aha. Otwórz zamek. Turu 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 turu. Ej, cudownie się otwiera zamki. Łatwiej niż w Asasynie. Jest tu kto? Tak dokładniej patrząc po zakamarkach? Nie. Bierz. Bie. Ej, co jest? Oszukaliście mnie. Też pusto. Jup. Kałamasz. Okej, tutaj w tym miejscu mogę się w sumie jakoś pokazywać w cieniu, ale pokażę wam jeszcze coś. Mogę zrobić podmuch. Fajnie, nie? Coś widzę na biurku. Jakiś list. Dziennik podglądacza. Nowy dokument. Jaki tam był przycisk? Postęp dokumenty. Prolog. Bleble, musi mieć safe ścienny na dolnym piętrze, na lewo od schodów. Ciągle przechodzą mu przez ręce jakieś cenne rzeczy, ale nie umiem dokładnie ustalić, gdzie je chowa. Wiedziałem, że on coś knuje. Okej, dobra. Okej, dobra, dobrze. Wychodzimy przez to okno. Tu jest kufer, to mnie bardzo interesuje. Pierścień. Kielich? Nie, pierścień. Dawaj pierścień. Tylko 6? Czajnik taki zabytkowy? Nie, to nie zupełnie. Ale bulczysz. Dobra, dawaj, otwieramy. Już wiem, jak to otwierać. Super, instrukcje są cudowne. Dobra, weszliśmy. Miejsce przekazania informacji. Jest tu coś? Ta butelka nie. Jakoś słabo zaopatrzony domek. Mamy tutaj mało stafu. Pusto, nawet nożyc nie było. Serio? Idziemy na górę. Nie ma. Idziemy dalej. No, oddać. Chodź. Ty. Ups. It's not how much you steal. It's what you steal. And how you steal it. Looks like this primal stone thing that Basso wants is in the ceremony room at Northcrest Manor. It's the Baron's mansion. Won't be easy. Ale możemy spróbować. Yes, so should you.
be fine. I'll pick up your slack. This job's getting more complicated by the second. Dobra, ale idziemy. Garrett. Jop, wczytywanie. Wskazówka. Zwróć uwagę, w którą stronę patrzą strażniczycy. Jeśli nie patrzą... Ej! Czemu to tak pyk, 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 pyk? Ja tak szybko nie umiem czytać. That's a lot of guards. They're definitely not here for the summer festival dance. A lot of guards means a lot of steel. Thieves and swords do not get on well. I've never had a problem with swords. But then again, I'm not just a thief. Okej, dobra, razem powinno nam się udać, tak przynajmniej myślę. Przejdź przez ogrodę, nie daj się zauważyć ani usłyszeć. Okej. I zobaczyli mnie! Nie! To tak działa? Dobra, tak. Porażka, fail od razu, pierwszy odcinek, psz! We can't let the Baron's guests see this thing giving out. And we can't frigging see without it. Co, że tak przejdę? So you can't fix it? Do I look like an engineer to you? Wciśnij spać, aby użyć ślizgu. Użyj ślizgu, by szybko przemieszczać się, wciśnięcie. O właśnie, w ten oto sposób, spoko. To o tym nie wiedziałem. Powoli zajdź strażnika od tyłu, przykucnij, aby uniknąć wykrycia. Gdzie on jest? Dobra. Przytrzymaj E. Zwinąłem mu to. Okej, ale my jesteśmy kurczę niesamowici. Ciśnij kontrol, by poruszać się powoli i nie robić hałasu. Okej, że on mnie nie widzi, no na pewno. To przez wodę musimy iść powolutku i po cichutku. Pyk, 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 pyk. Jeszcze te monety weźmiemy, patrzcie. Ej, wycofajmy się, dobrze. Dobra, tak, w ten oto sposób. Pyk. Muszę przecyknąć. O, udało się. Co, wodne strzały, one gaszą pożar, ziomeczki. Muszę je wybrać w taki sposób, czekajcie. Nie 8, tylko 6. Pyk i gasimy to. Jup. I cicho przez wodę. Nie no, na serio on mnie nie widzi? Śmieszne. To jest śmieszne. Dobra, weźmy tutaj to złoto, czy to srebro, co tu to widzimy. Pyk, popielnica. Wziąłem wam popielnicę i co teraz? You couldn't set a cloth aflame if it was doused in oil, son. I'll show you how it's done. If you pack it together too close, then the air won't feed the flames. I should know better. My family used to be charcoal burners. Oh, yeah? That's work you don't see much since the factories came. Jasne, no na pewno. Ej, kozacko. I need to take him down. Ej, Luna, ten go chyba powalił. Mogę wziąć to ciało? Przytrzymaj E. Spiesz go. I idziemy. Turu, 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 turu. Idę z martwym strażnikiem. Chciałem go rzucić. Why'd you kill this guard? He was barely older than you. He was a guard, Garrett. Wrong place, wrong time. You haven't changed, have you? What's that supposed to mean? O, ona zabiła, a my tylko ogłuszyliśmy. So basically it's okay when you do it, but not me. I see. I get it.
But you know that guard? He's not gonna wake up later and follow our trail to cause trouble. When any guards wake up, I'm usually long gone. Dobra, no to dalej. Tam nie ma chyba nic bardzo wartościowego, podejrzewam. Otwórz zamek. Ej, źle. O właśnie, dobrze. Czekajcie, muszę kręcić. Super, jest, udało się. Ustawiłem zapadkę i możemy teraz bez problemu wyjść. You're holding me back. Relying on that clause holding you back. Aha. Ona sobie załatwiła łatwiejszą drogę, a my musimy się oczywiście pierniczyć. Pyk. Co ja wziąłem? Maksymalna ilość przedmiotów. Przytrzymaj i puść, aby rzucać butelkami. Rzucaj je odpowiednio daleko od strażników, by odwrócić ich uwagę. Nie! Ja chcę butelki. A butelki są na... zero. Czekajcie, patrzcie. Tak, żeby odwrócić ich uwagę. Tam idź. No. Siupaj tam. Idź sobie tam. No właśnie. Para, 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 para. Został ogłuszony. Kaboom! Złote kielichy. Jeszcze jeden. No nie mogę go teraz zebrać, tak? Spoko. Muszę znaleźć jakiegoś handlarza, nie? Który to ode mnie... który to ode mnie te wszystkie cacka wykupi. Mogę to zgasić? Nie, w taki sposób. Złota moneta, 1 gie. Pur, 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 pur. Oczywiście tędy na górę i tędy. Ring the frigging bells. If you keep pacing up and down, you'll wear through those new boots. It's my girl, sir. She's presenting me to her father. He doesn't know I joined the watch. Tak, nie gadaj. City watch means honor and respect. Idziemy dalej, chodź. No właśnie, sir. I Polinę. Do góry. Nasza towarzyszka oczywiście ma o wiele łatwiej. I znowu go zabiłaś. Czy on żyje teraz? Ogólnie poczynione przeze mnie obserwacje mówią, że macie cudną pracę. You can kill faster and make mistakes faster. I get it. You're not in control. That's why I'm better. Deal with it. Let's just get the job done. Ha 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 ha. Się uśmiałem. I think we'll do it without this. Nawet się nie zorientowała dziewczyna. Okej, jesteśmy na dachu. I'm guessing that's what we're after, the primal stone. Robes. Robes are always a bad sign. Brothers Cornelius, Aldous, present the keys. Let's burn Northcrest. To jest jakaś sekta, ja wam mówię, kurczę. We are gathered here to usher this city into a new age. One of progress and industrial enlightenment. Let us begin the channeling of the primal. Sembla Nstraka Khan. Okej, okay, jestem w stanie kupić waszą banię. Oni naprawdę czarują. Let's go down there. This will be fun. No. It'll be fun. Done here. Job's over. What? Are you joking? Something's not right. It's too dangerous. And you're not ready yet. You know, I'm not a kid anymore. I can do this. I'm going down there with or without you. No to musimy iść, nie pójdzie sama.
Zaczyna być gorąco. I strażnicy nas spostrzegli. Mam przeczucie, że to się zawali. Aha. Co mi się stanie? Okej, strażnik nam pomógł. Dobry. I zabierz ją stamtąd. To się wszystko wali. O, odblokowałem jakieś osiągnięcie. Skok. A jeszcze tak powiem wam, że mam dostępne DLC, bo to było zamówienie preorderowe. Dostałem DLC Włamanie do banku, które to już ściągnąłem na Steamie. Ale to chyba w trakcie rozgrywki, czy jakoś później będzie dostępne. Nie wiem, zobaczymy. Hey. Looks like he's waking up. Come on. Pomogli mi. We gotta get him in the city before they call the lockdown. Pace yourself, boy. We just need to get him to the clock tower, safe and sound, and then we'll be rosy. Where's this car going? Baker's in Stone Market. Was I talking to you? Hey! Get moving! Fucking beggars. Makes you miss the old watch. No, teraz straż jest okrutna. To faktycznie jest okropnie. The gloom's getting worse. Everywhere except Oldale. Someone should do something. Nobody gives a shit about his boy. You'll learn that soon enough. All he cares about is progress. You want to see more of these bloody pipes everywhere? You are the boss. That's enough. Do you? That's not food for our bellies. That's not medicine for the sick. You don't think you're safe because you got a job shoveling shit for the rich. The Baron has a noose for every one of us. But change is coming. Orion is going to bring change. The Baron will burn. See? See? They're scared of the truth. Keep your head down. Do that. Who are you speaking with? Ej, to my musimy się chyba wynosić. A nie, oni pobiegli za nim. Ha, o dobra, my się po cichutku wywiniemy. Okej, w pełni sprawny. Witaj ponownie. Okej, dobra ziomeczki, ja mam pomysł, żeby w tym momencie sobie zakończyć pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie oczywiście zostawić soczystego lajka. Zapraszam was także do subskrypcji kanału, do odwiedzenia Facebooka i oczywiście przede wszystkim was zapraszam na kolejny odcinek Steve'a. Trzymajcie się gorąco, pa pa.